subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. Na początku XIV wieku wojska brandenburskie wtargnęły na polskie Pomorze, ale książę Władysław, zmagający się w tym czasie z buntem w Małopolsce, nie był zdolny do wsparcia zagrożonej dzielnicy. Do pomocy wezwał więc zakon krzyżacki, którego struktura i organizacja sprawiała, że stanowił potężną siłę, z którą należało liczyć się w tej części Europy. Armia zakonu z łatwością więc odparła wroga. Jednakże krótko po tym to wojska krzyżackie zdobyły i obsadziły Gdańsk. W mieście dokonali rzezi obrońców, dlatego też w niedługim czasie padły bez walki kolejne ważne ośrodki, a bracia zakonni ani myśleli opuszczać nowo zajęte tereny. Wtedy też wielki mistrz przeniósł stolicę zakonu z Wenecji do Malborka. Krzyżacy odcięli Piastów od dostępu do morza, dlatego też Władysław Łokietek, już jako koronowany król wychodzącej z rozbicia dzielnicowego Polski, dążył do odzyskania Pomorza Gdańskiego. W tym celu zawarł przymierze z pogańską jeszcze wtedy Litwą, która również była zagrożona od strony Prus. Z kolei zakon w kontrze wszedł w układ z książętami mazowieckimi, którzy nie popierali władzy Łokietka, jak i jego kontaktów z Giedyminem. Dlatego też król Polski w 1327 roku zaatakował ziemię Wacława, księcia płockiego. Zakon przyszedł w sukurs swemu sojusznikowi i po dwóch wygranych przez Łokietka starciach zawarto rozejm. W tym czasie obie strony przygotowywały się do wznowienia wojny, a krzyżacy dodatkowo pozyskali kolejnego sprzymierzeńca. Był nim król czeski Jan Luksemburski, który w 1329 roku wsparł zakon w napaści na litewską Żmudź. Jego marsz przez Wielkopolskę do Prus odbył się bez zezwolenia strony polskiej. Mimo że owa wyprawa była krucjatą błogosławioną przez papieża, to Łokietek w ramach zobowiązań sojuszniczych wtargnął do ziemi chełmińskiej, łupiąc te tereny. W odwecie siły krzyżacko-czeskie zajęły ziemię dobrzyńską, co otworzyło zakonowi drogę na Kujawy, które w tym samym roku zostały przez nich najechane. Łokietek z trudem gromadził większe siły zbrojne, a w tym czasie krzyżacy raz jeszcze wpadli na Kujawy, mordując ludność, rabując oraz paląc wsie i miasteczka. Zajęli wtedy również Włocławek, Wyszogród oraz Bydgoszcz. Król Polski dążył do odzyskania zajętych ziem, a po uzyskaniu posiłków z Węgier i Rusi Czerwonej skierował się pod Dobrzyń. Giedymin obiecał wsparcie, jednak ostatecznie nie dołączył do wyprawy, a Łokietek po nieudanym oblężeniu Dobrzynia skierował się do ziemi chełmińskiej. Krzyżacy jednak unikali walnego starcia i obsadzili dobrze ufortyfikowane zamki. Jednakże samo plądrowanie tych ziem wystarczyłoby rozpocząć negocjacje pokojowe. Siłom króla polskiego brakowało już żywności, stąd kontynuowanie działań zbrojnych stawało się coraz trudniejsze. Przystąpiono więc do pertraktacji i udało się osiągnąć porozumienie. Zawarto zawieszenie broni na 9 miesięcy, krzyżacy wycofywali się z Bydgoszczy i Wyszogrodu, a kwestia Pomorza i ziemi dobrzyńskiej miała być rozstrzygnięta na sądzie rozjemczym przez królów Węgier i Czech. W okresie pokoju sprawy przybrały niekorzystny obrót dla Królestwa Polskiego. Zakon pozyskał przychylność papiestwa, sojusz z Litwą dobiegł końca, a sam Łokietek popadł w konflikt z potężnym rodem Nałęczów. Wielki mistrz postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję i rozpoczął przygotowania zbrojne. Poza werbunkiem zaciężnych z terenów Rzeszy ponownie zawarł porozumienie z Janem Luksemburskim, planując obustronny najazd na Polskę. W maju 1331 roku doszło do druzgocącego konnego najazdu. Siły krzyżackie zajęły Bydgoszcz i po krótkim, nieudanym oblężeniu Inowrocławia skierowały się do Wielkopolski. Błyskawicznym rajdem, łupiąc i paląc mijane tereny, dotarli pod Pyzdry, które puszczono z dymem. Mniej liczne rycerstwo polskie próbowało przeciwstawić się wrogowi, jednakże poniosło porażkę w walnej bitwie.
siły zakonu zdobyły dalej środę, ale ich dalszy pochód został zatrzymany na umocnionych pozycjach na linii jezior. Dlatego też skierowano się do Gniezna, które złupiono, i przez Kujawy zawrócono do Torunia. Zaledwie 10-dniowy forsowny rajd pozostawił za sobą stosy trupów, splądrowane kościoły oraz dziesiątki spalonych wsi i miasteczek. Jednakże najazd ten był tylko preludium do kolejnej napaści. W pierwszych dniach września w okolicach Torunia zebrały się około 7000 siły zakonne, w tym oddziały inflanckie jak i rycerstwo zachodnie. Najliczniej, bo w sile 100 koni stawili się angielscy panowie. Armia ta ruszyła w kierunku Płocka, by tam niepostrzeżenie przekroczyć Wisłę. Stąd skierowano się do ziemi sieradzko-łęczyckiej i dalej na Kalisz. W międzyczasie krzyżacy wydzielili oddział, który zdobył Sieradz nad Wartą i dokonywał grabieży oraz mordów na miejscowej ludności. Gdy ponownie doszło do połączenia, zatrzymano się pod Kaliszem. Tutaj bracia zakonni doznali zawodu, gdyż nie przybyły obiecane posiłki Jana Luksemburskiego. Ta informacja i wieść o zbliżającej się na prędce zebranej armii Łokietka, głównie konnego pospolitego ruszenia liczącego według szacunków od 4 do 6 tysięcy ludzi, sprawiła, że siły zakonne skierowały się na północ. Podczas odwrotu doszło na tyłach kolumny do starcia z oddziałami polskimi, ale krzyżacy wyszli z nich obronną ręką. To zwycięstwo dało złudne poczucie bezpieczeństwa dowództwu zakonnemu, które myślało, że teraz polski król odpuści dalszy pościg. Dlatego też podzielono armię na dwie części i szykowano się do całkowitego opanowania Kujaw. Gdy pierwsza, znacznie liczniejsza armia zakonu wyruszyła do Brześcia Kujawskiego, druga grupa składająca się z około 350 jeźdźców i sporej liczby piechoty wraz z taborami obozowała jeszcze w okolicy Starego Radziejowa. Mgła sprawiła, że armia Łokietka wpadła na owe siły i obie strony pośpiesznie szykowały się do walki. Wielki marszałek zakonny von Altenburg podzielił swe siły na 5 oddziałów. Łokietek uczynił to samo, a mając liczniejszą armię zablokował wroga od wschodu. To właśnie z tego kierunku, gdy opadła mgła, wyszedł pierwszy atak Polski. Następnie do walki ruszyła reszta wojska, wytrwale dążąc do okrążenia. Walczono za wzięcie aż do południa, uwzględniając w tym dwukrotne przerwy w pojedynkach, aż wreszcie podczas trzeciego natarcia sił Łokietka spadła z konia chorągiew wielkiego mistrza zakonu. Doprowadziło to do paniki i ostatecznego okrążenia krzyżaków. Nielicznym udało się uciec z potrzasku, część została zabita, a część jak von Altenburg i 56 braci zakonnych dostała się do niewoli. Zwycięstwo było kompletne, a Łokietek postanowił ruszyć za głównymi siłami wroga. Jednak dowodzący nimi komtur krajowy von Luttenberg został już zaalarmowany o trwających walkach i zawrócił swą armię. Gdy siły polskie znajdowały się w okolicy wsi Płowce, wojska krzyżackie były już gotowe do ataku. Teraz to armia zakonna była co najmniej równa liczebnie lub nawet górowała nad siłami Łokietka. Około godziny 15 rozpoczęła się druga faza bitwy, a sam jej przebieg jest opisany bardzo lakonicznie. Bezładnie i krwawo potykano się przez następne 2 godziny. Początkowo przewagę uzyskali Polacy, jednak krzyżacy zdołali się zreorganizować. Teraz to siły zakonu przeważały na polu walki, choć obie strony zdołały wziąć do niewoli ważnych dostojników. Komtur von Plauen został pojmany, za to von Altenburg później zostanie odbity. Armia Łokietka zaczęła ponosić coraz większe straty. Część oddziałów razem z królewiczem Kazimierzem rozpoczęła się wycofywać. Tak samo też postąpił wkrótce i król. Krzyżacy rzucili się w pogoń za uciekającymi, docierając na pole bitwy porannych starć. Na widok poległych towarzyszy komtur Luttenberg nakazał wymordować wszystkich polskich jeńców.
ostatecznie ocalono jedynie 56 z nich. Nim nastał zmrok, siły zakonne przerwały działania, licząc się z możliwością kontruderzenia polskiego. Krzyżacy pozostawali na polu bitwy, odbili utracone tabory, ale okupili to dużymi stratami. Ich armia mogła zmniejszyć się nawet o 1/3 stanu początkowego, a szacuje się, że poległo co najmniej 72 braci zakonnych, gdy w całych Prusach było ich około 300. Siłom polskim przypisywane są straty wynoszące od 800 do 2000 ludzi. Sprawiło to, że mimo przepędzenia z pola sił Łokietka, krzyżacy obawiający się ponownego ataku postanowili forsownym marszem wrócić pod Toruń. Kujawy zostały obronione, a wroga kampania dobiegła końca. Jednak jeszcze w ostatnich dniach września do Wielkopolski wkroczył Jan Luksemburski, ale wycofanie się krzyżaków do Prus sprawiło, że podpisano miesięczny rozejm, dlatego też Jan powrócił do Czech. Ewentualny odwet na ziemię Luksemburczyka nie był możliwy, gdyż w listopadzie zakon ponownie wtargnął na Kujawy, łupiąc je przez 2 tygodnie. Początkiem roku 1332 prowadzono negocjacje, ale nie osiągnięto żadnego porozumienia. Wiosną krzyżacy znów zaatakowali, tym razem prowadząc ze sobą machiny oblężnicze. Dzięki temu zdobyli Brześć Kujawski i Inowrocław. Po upadku tych głównych ośrodków mniejsze zameczki również poddały się krzyżakom. Kujawy zostały przez nich całkowicie opanowane, a planowana przez Łokietka akcja ataku na ziemię chełmińską nie doszła do skutku. Sporem tym znów mieli zająć się królowie Czech i Węgier, a Łokietek, nie widząc szans na zwycięstwo nad silniejszym przeciwnikiem, zgodził się na taką propozycję. Nie dane mu było jednak doczekać rozwiązania tej sprawy. Król Władysław Łokietek zmarł 2 marca 1333 roku w wieku 73 lat. Wspierając mnie na Patronite, przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.